Od zawsze miałem problem z zębami. Niestety jest to po rodzinie. Mam dość słabe zęby. Miałem bardzo dużo ubytków. Najczęściej miałem usuwane zęby, więc teraz od dłuższego czasu się przymierzałem do tego, żeby zrobić z tym porządek, ale wiedziałem, że to się wiąże z jakimiś kosztami, więc najpierw musiałem sobie zarobić na to. Za każdym razem, jak się uśmiechałem, to uśmiechałem się bez zębów. Starałem się je chować, bo było mi wstyd za nie i niekomfortowo się czułem. Od 15 roku życia, jak zacząłem pracować z klientami jako fryzjer, zaczęto mi też zwracać uwagę, że mam gdzieś jakieś ubytki, że niekoniecznie to estetycznie dobrze wygląda, więc od tamtej pory chowałem te zęby, żeby ich nie pokazywać. Zawsze jak się uśmiechałem, to nie otwierałem buzi, żeby rzeczywiście nie było widać, co tam się dzieje. Pierwszy raz spotkałem się z taką bardzo szczegółową konsultacją. Najpierw sesja zdjęciowa, zrobienie zdjęcia RTG, panoramiczne, 3D, dużo się działo w tym całym dniu, bo tutaj cały dzień spędziłem. No i na sam koniec konsultacja z Agnieszką, powiedziała mi, jaki jest proces leczenia, co ona widzi, jak można to naprawić, jak można tutaj podziałać, zrobić. No, radość i szczęście, że mam nowe zęby i że mam taką nadzieję cały czas, że problem z nadwrażliwością zębów, bo na tym mi też głównie zależało. Robiłem to nie tylko ze względów estetycznych, tylko też ze względów leczniczych, bo te zęby cały czas mnie bolały, cały czas mi dokuczały. Odkąd mam zrobione te zęby, to naprawdę żadnej nadwrażliwości. W końcu mogę spokojnie jeść. Szczerze powiem, że mile się zaskoczyłem, że bardzo mało ludzi zauważa to, że to jest coś zrobione, tylko że to jakby było już ze mną od urodzenia, że to wygląda tak naturalnie, że ludzie nie zwracają aż tak mocno na to uwagi, gdzie tego się obawiałem, że będą krytykować, że są za białe, za równe, że są sztuczne, że nie jestem naturalny, a ja zawsze chcę być naturalny i zawsze chcę żyć w zgodzie z naturą, więc bardzo się cieszę, że nie jest to aż tak mocno zauważalne, ale też już nie ma tej krytyki, że zrobiłbyś coś z zębami, masz jakieś przerwy, masz za krótkie te zęby, przebarwione, zżółknięte, już się z takimi rzeczami nie spotykam.